Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnej kampanii z gry Stellaris, tym razem z dodatkiem DLC Utopia oraz patchem 1.5 Banks. Patch jest darmowy, DLC jest płatne. Dziękuję przy okazji firmie Paradox Interactive za udostępnienie mi tego DLC wcześniej. Tak więc miałem szansę troszeczkę się już zapoznać z tym i będę mógł dzięki temu z wami się podzielić moimi wrażeniami. No i rozpocząć tą kampanię, mam nadzieję, już w miarę szybko, pokazując kolejne nowości, które wprowadza to DLC i ten patch. A zmian i nowości jest bardzo dużo. Tak dużo, że ten odcinek postanowiłem poświęcić na właśnie omówienie tych zmian oraz na wybór rasy. Dlatego, że wybór rasy w tym momencie i jakby cech rasy ma troszkę większe znaczenie w całej grze. Więc zacznijmy może. Pierwszą taką zmianą wprowadzaną przez DLC Utopia to są tak zwane megastruktury. Wreszcie możemy budować światy pierścieni, sfery Dysona i jeszcze chyba dwie inne struktury, które tutaj nie wymienię, bo nie pamiętam do końca, jak się nazywają. Jeden coś jest związany z nauką, jakaś taka duża stacja naukowa, badawcza, a jedno to jest jakiś rodzaj takiej wieży sensorycznej czy wartowniczej. Oprócz tego mamy możliwość budowania habitatów. Co to są te habitaty? To jest taka możliwość, że możemy na orbitach planet, które nie są kolonizowalne, budować sobie własne struktury, własne habitaty, które działają w zasadzie jako takie planety, na które możemy kolonizować później. Co daje nam bardzo ciekawą możliwość, że nie musimy ograniczać się w tym momencie tylko do podboju, dlatego że do tej pory, no jeżeli po pewnym czasie rozwoju napotkaliśmy inne cywilizacje, no to byliśmy ograniczeni w jakimś miejscu i nie mogliśmy jakby dalej się rozwijać bez podbijania, powiedzmy, innych cywilizacji. A teraz sobie możemy spokojnie takie habitaty budować, kolonizować i dzięki temu, powiedzmy, wybudować taką cywilizację, która niekoniecznie obejmuje pół galaktyki, ale siedzi sobie we własnym kącie galaktyki i również jest potężna na przykład. Dobrze. Kolejne zmiany wprowadzane przez tym razem tutaj etyki i frakcje. Są bardzo duże zmiany wprowadzane przez darmowy patch związane z funkcjonowaniem etyki frakcji. Przede wszystkim etyki funkcjonują troszeczkę inaczej niż w poprzedniej, czy do tej pory funkcjonowały. Zazwyczaj wybieraliśmy te etyki, mogliśmy ustawiać dla danej rasy na początku, natomiast teraz każda z etyk posiada jakby pewien taki stopień atrakcyjności, w związku z czym przyciąga populację. I teraz w zależności od tego, jakie podejmujemy decyzje w grze, na przykład jeżeli podejmujemy dużo decyzji jakichś, że nie wiem, militarystycznych, no to na popularności zyskują etyki militarystyczne i tak dalej, i tak dalej, analogicznie z innymi. Każda populacja może wyznawać jedną z tych etyk, no i od tego, ile etyk w danym momencie, znaczy ile populacji jest związanych z daną etyką, czy wyznaje daną etykę, przyjmuje daną etykę, zależy po prostu od atrakcyjności właśnie tej etyki. Są też jakieś drobne zmiany, że chyba, z tego co pamiętam, etyki kolektywistyczne i indywidualistyczne zostały jakby usunięte i zastąpione etyką autorytarną i chyba egalitarną. Coś w stylu jak autokracja kontra demokracja, powiedzmy. Wreszcie pojawiły się duże zmiany we funkcjonowaniu frakcji, które do tej pory były troszkę takie uciążliwe. Znaczy, jak się pojawiła frakcja, najczęściej oznaczała ona jakieś kłopoty i trzeba było jakoś je tam, powiedzmy, tłumić i tak dalej, i tak dalej. Teraz frakcje w zasadzie funkcjonują jak system polityczny. Mianowicie mają pewne cele, pewne żądania, jeżeli je spełnimy, czy jeżeli, powiedzmy, będziemy się rozwijać zgodnie z tym, co frakcja jakby chce, no to dostajemy dodatkowe bonusy w postaci punktów wpływów. Czyli w tym momencie punkty wpływów, te, które do tej pory jakby, no, czasami było tak, że nam brakowało, biorą się częściowo właśnie z frakcji, dlatego że pojawienie się frakcji jest już w tym momencie bardzo pożądane. No i oczywiście musimy te frakcje jakby później odpowiednio, tak powiedzmy, no spełnić ich jakby te cele, do których te frakcje dążą, tak żeby można było sobie, żeby oni byli zadowoleni. Jak są zadowoleni, to dają nam punkty wpływu. No oczywiście możemy promować frakcje, tłumić frakcje, nawet możemy dostosować swój własny rząd do tego, żeby zmienił swoją politykę w kierunku tej wyznawanej przez frakcję. Natomiast pojawiła się nowa mechanika związana z zamieszkami niepokojami. Każda jakby planeta
ma pewien jakby stopień takich niepokojów, zamieszek. Jeżeli on osiągnie, powiedzmy, jeżeli są jakieś niezadowolone populacje, no to tam mogą się jakieś negatywne rzeczy dziać, łącznie z buntami, ale możemy temu przeciwdziałać na przykład stacjonując tam wojska. Dobrze, co dalej? Mamy zmiany oczywiście w rządach i w ustrojach. Pojawiły się nam również ustroje. Jeżeli chodzi o rządy, no to mamy podobnie chyba jak poprzednio demokrację, oligarchię, dyktaturę i imperializm. Natomiast pojawiło się coś takiego jak ustroje. Na samym początku możemy wybrać jakby dodatkowe pewne takie tradycje rządu, które dają nam dodatkowe jakieś modyfikatory. To za chwilkę pokażemy przy wyborze rasy. DLC za to wprowadza jeszcze trzy ustroje zaawansowane, które jakby determinują nam, można powiedzieć, taką ścieżkę rozwoju. Możemy albo w tym momencie ewoluować, taką robić jak ewolucja synkretyczna, czyli nasza rasa rozwija się razem z inną rasą na planecie, która jest jakby podrzędna, najczęściej silna, ale chyba naukowo nie za dobrze pozwala nam tutaj dawać tych punktów, czyli dobrze się nadaje do wydobywania minerałów i tak dalej. Możemy pójść w ustrój mechanistyczny, czyli mamy takiego jakby fioła na punkcie robotyki, startujemy z robotami na planecie, albo możemy być fanatycznymi oczyszczaczami, czyli startujemy z taką rasą, powiedzmy z takim ustrojem, który jest taki ksenofobiczny, militarystyczny bardziej. Dodatkowo DLC wprowadza również całkiem osobny, można powiedzieć, typ rządu, mianowicie umysł zbiorowy, taki jakby umysł roju, z własnymi w zasadzie, można powiedzieć, ustrojami, które są całkiem inne od, powiedzmy, tych, które są w poprzednich, pozostałych ustrojach. Więc to daje nam możliwość w zasadzie no, dostosowania sobie rasy do naszego stylu gry. Co dalej? Mamy możliwość ustawiania w tym momencie osobnych praw dla każdego gatunku, czyli nie tylko na tych takich globalnych praw, ale również każdy gatunek, który funkcjonuje w naszym imperium, może mieć różne prawa związane z obywatelstwem, czy może być pełnym obywatelem, może być niewolnikiem i tak dalej, jakiś system kastowy jest. Z tym wiąże się również standard życiowy i nowa mechanika. Teraz populacje zużywają dobra konsumpcyjne, czyli minerały. W związku z czym to też jakby no, determinuje troszeczkę nam całą rozgrywkę i zarządzanie, powiedzmy, zasobami. Możemy ustawiać polityki migracyjne, wojskowe. Możemy powiedzieć, że na przykład część naszej rasy może, część obywateli, ci obywatele, które mają pełne obywatelstwo, mogą mieszkać tylko na światach centralnych, a w sektorach mogą pozostałe rasy mieszkać. Tak przynajmniej z tego, co się doczytałem. DLC wprowadza również różne polityki czystek, niewolnictwa, czyli generalnie rzecz biorąc, tutaj mamy jakby takie coś, że możemy na przykład, nie tylko możemy eksterminować jakieś rasy, jakieś gatunki, ale możemy na przykład je używać jako powiedzmy żywy inwentarz, czyli jako żywność. Albo możemy sobie ich nie życzyć i oni się wyprowadzą do innych ras, albo możemy przyjmować uchodźców z innych ras. Co dalej? Nowa mechanika, jedność i tradycje. To jest również coś takiego, coś podobnego jak w cywilizacji, gdzie mamy takie dodatkowe drzewka, ekspansję, dominację, dobrobyt, harmonię, supremację, czystość, eksplorację, które poddają nam dodatkowe bonusy. Takie jakby drzewko właśnie, takie drzewka jak w cywilizacji troszeczkę funkcjonują w grze Cywilizacja. No i one mamy dodatkowy, można powiedzieć, zasób, jedność, który uzyskujemy przez jakieś dodatkowe budynki, czy dodatkowe właśnie ustroje, które dają nam, powiedzmy, właśnie ten nowe możliwości zdobywania tej jedności. Dodatkowo, to co jest bardzo ciekawe, DLC wprowadza dodatkowe korzyści z rozwoju. Po skompletowaniu całego drzewka, na przykład z ekspansji, tam jest chyba około pięciu do wyboru właśnie takie krótkie drzewko w każdej z tych kategorii, możemy sobie wybrać jakby dodatkowe korzyści, które bonusy dla naszej rasy. Przy czym DLC wprowadza również takie coś jak trzy możliwe ścieżki rozwoju. Możemy iść w ścieżką biologiczną, czyli taką ewolucja biologiczna, modyfikacje genetyczne rasy, możemy zmieniać cechy rasy, możemy iść ścieżką syntetyczną, czyli po prostu zmienić się w roboty, populację robotów, albo możemy iść ścieżką psioniczną, która również jest ciekawa i troszkę inaczej funkcjonuje niż ścieżka biologiczna i syntetyczna.
Z innych takich nowości, żeby już może nie przedłużać, no to mamy globalną pulę żywności wreszcie. To jest bardzo fajna rzecz, ponieważ no, możemy mieć planety, które są nastawione na zdobywanie żywności, a pozostałe na przykład sprofilowane na inne, na minerały czy na przykład na naukę. Mamy możliwość terraformowania niektórych planet, to też jest ciekawe. Dodatkowo player muzyki, grafikę troszkę z kolorami powiedzmy pozmieniane, żeby było łatwiej odróżnić te nasze granice. Nowy tryb mapy, który ukrywa szczegóły mniej istotne, zostawia takie szczegóły bardziej w tym momencie, które nas interesują. No dobra, to chyba tyle bardzo krótko z takich nowości. Zajęło to prawie 10 minut, można powiedzieć, jeżeli chodzi o tutaj omówienie, ale tak jak mówiłem, bardzo dużo tych wszystkich nowości jest, więc rozpocznijmy może nową grę. Ja już wstępnie przygotowałem taką rasę, natomiast postaram się przy okazji wyboru tej rasy omówić tutaj jeszcze parę rzeczy związanych z tą nową mechaniką. Dlaczego taka rasa? Tutaj taka ciekawostka, wzorowałem się na jednej z książek science fiction, bo może ktoś zgadnie jakiej, nie będę tego tutaj mówił. Docelowo chciałbym, żeby ta rasa właśnie będzie zaawansowaną rasą, której celem jest zdobywanie wiedzy. Jest to jakiś rodzaj waluty, powiedzmy, dla tej rasy. Posiadająca w pełni zautomatyzowane fabryki, realizujące wszystkie ich potrzeby, czyli nie muszą się zajmować takimi przyziemnymi rzeczami. Mają może duże możliwości rozwoju psionicznego, telepatię i tak dalej. I znani są z wyjątkowych budowli, megastruktur podziwianych przez inne rasy. Oczywiście na razie jesteśmy na samym początku naszej drogi, więc będziemy dopiero dążyć do tego ideału, który tutaj jest. Wygląd, no to jest jakby i nazwa gatunku, to są standardowe. Natomiast jeżeli chodzi o cechy rasy, to może w tym momencie tak. Postanowiłem, żeby byli inteligentni, czyli mamy bonus do nauki, no ze względu na to, że chcemy być taką supernaukową nasą. Długowieczni, czyli będziemy stawiać na przywódców. To dlaczego też na przywódców? Dlatego, że będę chciał wybrać również ścieżkę psioniczną, a przywódcy mają tam duże znaczenie, z tego co przynajmniej czytałem. Osiadli, czyli mamy słabszą migrację, większe koszty przesiedlenia, czyli raczej będziemy się trzymać własnych planet. Pojętni, czyli przywódcy zdobywają szybciej doświadczenie. No i niski przyrost naturalny, co nas trochę będzie ograniczało, może, ale może nie musi nas być tak dużo. Władca, Malwa, to powiedzmy można zestawić. Świat tropikalny możemy sobie ustawić. Nasza nazwa świata macierzystego, Jobis. Oryginalnej w tej książce science fiction Jobis był placówką bardzo taką naukową gdzieś na rubieżach tej cywilizacji, ale ponieważ nigdzie nie doszukałem się, jak nazywa się ich ojczysta planeta, więc stwierdziłem, że wybiorę sobie właśnie Jobisa. Wygląd miasta to powiedzmy jest mniej istotne, natomiast tutaj się zaczynają ciekawe rzeczy, mianowicie mamy etyki, ustroje i władzę. Czyli tak, tutaj to musiałem wybrać duchowość, co jakby nie mogłem przez to wybrać materializmu, co ograniczyło nam troszeczkę tutaj wyboru ustroju do kilku. No nie wszystkie mogę w tym momencie mogłem wybrać. Więc mamy duchowość ze względu na to, że to odblokowuje nam tą ścieżkę psioniczną później. Mamy egalitaryzm, czyli nie możemy mieć rządu autorytarnego, czyli jesteśmy bardziej taką demokracją, można powiedzieć. Czyli mamy większe zyski z wpływów z frakcji, mniejszy koszt towarów konsumpcyjnych, co akurat dobrze współgra z tym, że mamy niby te automatyczne fabryki, które zapewniają nam potrzeby. No i pacyfizmem to chyba również wybrałem ze względu na to, żeby tutaj pewne rzeczy dało się z ustrojów wybrać. Mamy większy przyrost miesięcznej jedności, czyli będziemy mogli szybciej zdobywać po prostu tą jedność i te drzewka rozwoju kompletować. No i układy głównego sektora plus 2, co jest istotne, dlatego że została ograniczona ilość układów głównego sektora do 3, a nie do 5, tak jak na początku, tak jak w poprzednich wersjach, więc dzięki temu możemy od razu szybciej coś skolonizować. Wybierzemy sobie oligarchię, tak żeby nie musieć co chwilę mieć jakichś wyborów. No i z ustrojów. Te ustroje w tym momencie wybrałem rolniczą i lidlę. To jest bardzo fajnie, dlatego że farmy wytwarzają nam też dodatkowy punkt jedności. No i tu właśnie jest potrzebny ten pacyfizm i autorytaryzm. I merytokrację, poziomy umiejętności przywódcy, wielkość puli przywódców, czyli powiedzmy, no tu się nad merytokracją zastanawiałem, no można byłoby wybrać jakiś klerykalizm, czy no to akurat nie pasuje troszkę do tej naszej rasy, jakieś państwo policyjne, ekologia,
Można by ewentualnie zamiast merytokracji wybrać też ekologię. Wtedy koszt towarów konsumpcyjnych będzie mniejszy. Bo ta rasa była też znana właśnie z takiej ekologii. Może spróbujmy tak zrobić, ekologię zamiast tego wybrać. Idealistyczne fundamenty, bezwzględna polityka. Tak szybko przeglądnijmy, żebyście zobaczyli, jakie te ustroje są dostępne. Własność korporacji, to daje energię, radę cieni, koszty wpływów, gildie górnicze. Tutaj mamy również jakieś te, których nie możemy w tym momencie wybrać ze względu na etyki, które wybraliśmy. Kult imperialny, wzór wolności, poziomy umiejętności władcy. Technokrację to jest to, co daje nam dodatkowe alternatywy badawcze. I tutaj było jeszcze takie ciekawe, powiedzmy, ustrój mechanistyczny, czyli rozpoczęcie gry z czterema populacjami robotów, fanatyczni oczyszczacze i tak dalej. Tutaj jest z kolei ten umysł zbiorowy, który ma całkiem inne ustroje. Dobra, nazwa zostaje taka, jaka jest. Flagę sobie zostawię, broń energetyczna, czasoprzestrzenna. Napęd czasoprzestrzenny, myślę, że możemy, powiedzmy, tak jak poprzednio tym napędem czasoprzestrzennym się posługiwać. Uaktualnimy sobie tą rasę i możemy zacząć już teraz. Co mamy tutaj? Liczba imperiów, to myślę, zostawiłbym normalnie wszystkie. Poziom trudności można by dać trudniejszy, najwyżej przegramy. Prędkości na świetle dowolne, umiejscowienie imperium, ok. Resztę rzeczy zostawię domyślnie. Ok. Dobrze, może jeszcze teraz właśnie uda mi się tutaj pokazać te nowe rzeczy. Jak widać, mamy globalną pulę żywności. Mamy tutaj tę jedność, którą w tym momencie generujemy i zbieramy. No, mamy 5 planet bezpośrednio skolonizowanych, natomiast normalnie startujemy z 3, bo daje nam tylko tutaj pacyfizm plus 2 planety. Co jeszcze? Z takich ciekawostek, planety, sektory, polityki, edykty, to zostaje tak jak było. Natomiast tutaj mamy frakcji, jeszcze żadnych nie mamy w tym momencie, ale można zauważyć, że mamy tutaj różne właśnie etyki. I ponieważ wybraliśmy egalitaryzm i wybraliśmy duchowość i pacyfizm, no początkowo mamy po 1/3 z każdej atrakcyjności tych etyk. Później z czasem będzie się to troszeczkę zmieniało. Zobaczymy, w jaki sposób. Mamy tradycje i tu są właśnie te drzewka rozwoju. Mamy ekspansję, mamy odkrycia, dominację, dobrobyt, harmonię. Tu mamy te dodatkowe korzyści z rozwoju, które możemy sobie wybierać. Przykładowo na przykład Królestwo Międzygwiezdne zwiększa nam zasięg granic. Jedna wizja daje nam atrakcyjność etyki imperium, produkcja jedności plus 10%. Tutaj jeszcze jest, no, jest sporo tych, powiedzmy, dodatkowych korzyści. Z takich jeszcze nowości, które się tutaj pojawiły, przywódcę gatunki. O, i z gatunkami też możemy albo ustawić prawa domyślnie, albo ustawić prawa dla osobnej rasy. Mamy pełne prawa obywatelskie, rezydenci, system kastowy, rezydenci, niewolnicy albo niechciani. Nie wszystkie oczywiście możemy wybrać, bo to w zależności od etyk, które tam przyjęliśmy i ustrojów. Standard życia, możemy też napakować narkotykami jakąś jednostkę populacji. Jaka służba wojskowa, czyli pełny dostęp do służby, prawa kolonizacyjne, kontrola populacji, czyli możemy ograniczać na przykład rozwój populacji danej rasy, kontrolę migracji. No tutaj akurat to jest niedostępne, bo gatunek ten nie jest zniewolony. Tak więc mamy dość dużo w tym momencie, w tym nowym dodatku i w tym nowym patchu zmian, które pozwalają nam na w zasadzie położenie większy nacisk na taką politykę wewnętrzną rasy. To znaczy nie musimy się już skupiać w tym momencie na tej całej galaktyce, tylko możemy się nawet skupić sami na sobie i sobie tą rasę odpowiednio rozwijać. Ok, zacznijmy może sobie szybko tutaj badać nasz układ i pobliskie układy, żeby zobaczyć, co nas tutaj mniej więcej czeka. A w następnym odcinku, myślę, już rozpoczniemy odkrywanie pozostałej części galaktyki i zobaczymy, co się będzie ciekawego tutaj wydarzało.
mamy technologię. Niebieski laser, sieć baterii, laboratorium. Postawmy na razie na naukę. Symbole jedności. O! Wytwarza dwa punkty. Unikat. To bym spróbował. Nie musimy już, proszę, teraz taka ciekawostka. Mamy od razu możliwość budowania statku kolonizacyjnego. Nie musimy odkrywać odpowiedniej technologii. Minerały plus 5%, placówka techniczna, ok. Jak sobie wejdziemy tutaj do kosmoportu, mamy możliwość od razu budowy statku kolonizacyjnego, co jest fajne. No i tutaj mamy ten dodatkowy poziom niepokoju w tym momencie. Reszta myślę, że nie jest jakoś tak bardzo w tym momencie zmieniona. Statek konstrukcyjny. Możemy od razu zbudować stację badawczą, aczkolwiek wolałbym zacząć od minerałów, tylko na razie jeszcze ich tu nigdzie nie widzę. Na powierzchni zobaczmy, jak to tu wszystko wygląda. Tu mamy jedność, a od razu farmy nam produkują tą jedność, co jest bardzo fajne, bo będziemy dzięki temu szybciej mogli tutaj rozwijać tradycje nasze. Tu właśnie, jeżeli chodzi o żywność, też jest jedna ciekawa rzecz, tylko muszę sobie to znaleźć w tym momencie. Reformy rządu to na razie nie. To będzie, zdaje się, w politykach i edyktach. Gromadzenie żywności. Albo możemy dać minimalne. Maksymalny zapas zgromadzonej żywności jest 200. Wtedy, jeżeli mamy powyżej tego zapasu, to jakby szybciej się nasza populacja rozwija. Natomiast, no wiadomo, mamy mniej zapasów, więc w razie jakichś problemów będzie gorzej, jeżeli chodzi o produkcję żywności, czy powiedzmy w pewnym momencie może głód nastąpić. Ale ja myślę, że zostawmy to na tym minimalnym poziomie 200, dlatego że szybko powinniśmy dociągnąć do tej granicy i dzięki temu powinniśmy móc sobie tutaj jakby szybciej się nam będzie populacja nasza rozwijała, a mamy niestety wybrane ujemne modyfikatory dla naszej populacji. Przywódcy gatunki. No właśnie, mamy koszt przesiedlenia, czas rozwoju plus 10%, niski przyrost naturalny. To nam trochę może to skompensuje. Można sobie muzykę tutaj zmienić. Na jakąś inną. Ale myślę, że niech to idzie wszystko po kolei. I tak się jeszcze nasłuchamy tej muzyki. Tu mamy ten dodatkowy tryb mapy, który na razie nam tutaj niewiele daje, dlatego że on ukrywa, powiedzmy, niepotrzebne. O tak jak na przykład można zauważyć, że tutaj mamy już wybudowaną stację badawczą, no to w zasadzie nie jest to dla nas informacja na tym etapie istotna, więc możemy to po prostu wyłączyć. Tu od razu widzę, że możemy planetę kolonizować niedaleko w pobliżu, więc jest bardzo fajnie. Cieszy mnie to. Stację górniczą zbudujmy. Ale okej, myślę, że jakby na ten odcinek wystarczy. Rozpoczęliśmy odkrywanie i podbój kosmosu nową rasą Kintów z nowym DLC, więc zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Cześć i do zobaczenia.